Mecz Zagłębia i Legii był dla legionistów spotkaniem zaledwie prestiżowym, ale Lubinianie dzięki serii znakomitych występów wiosną stanęli przed szansą zakwalifikowania się do Pucharu UEFA. Mecz z Legią mógł im to miejsce zapewnić. Tak, my walczymy o punkty, które są nam potrzebne do tego, żeby grać w Pucharach UEFA. Legia jest już mistrzem. Na pewno w takim meczu jak z mistrzem Polski będziemy chcieli dowodzić, że to wszystko, co było wiosną, nie było przypadkiem. W poprzednich sezonach mecze między Legią i Zagłębiem były zawsze bardzo zacięte. Tak, bardzo zacięte i myślę, że teraz też będzie taki mecz. Tym bardziej, że jest tyle kibiców, którzy teraz słyszą i dla nich będziemy chcieli pokazać się z dobrej strony. Wiadomo, że to jest praktycznie mecz o nic dla nas. Także no może i najtrudniejszy przeciwnik, ale na pewno nie najtrudniejszy mecz. Pierwsza połowa nie zadowoliła kilkutysięcznej lubińskiej widowni. Monotonna gra w środku pola, brak groźnych sytuacji podbramkowych i padający deszcz spowodowały, że kibice nie mogli być zadowoleni z poziomu gry. Podobnie wyglądał też początek drugiej części i kiedy wydawało się, że spotkanie będzie już do końca mało interesujące, nastąpił niespodziewany zwrot w jego przebiegu. Stał się tak za sprawą legionistów, którzy wreszcie przeprowadzili składny atak, a Jacek Bednarz z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Mirosławem Dreszerem. W tym momencie zespół gospodarzy musiał zaatakować, gdyż najgroźniejszy rywal w walce o miejsce w Pucharze UEFA, Górnik Zabrze, prowadził z Sokołem 2-0. No i Lubinianie zaatakowali. Trener Wiesław Wojnów wpuścił na boisko dwóch rezerwowych, Świerada i Krzyżanowskiego, a pod bramką warszawską było coraz groźniej. Chwalony za mecz ze Słowacją Szczęsny miał coraz więcej pracy, aż wreszcie stało się. Dariusz Lewandowski bardzo przytomnie przejął piłkę na polu karnym Legii i pewnie pokonał reprezentacyjnego bramkarza. Od tego momentu Zagłębie zupełnie przejęło inicjatywę. I co rusz stołeczni defensorzy musieli ratować się wybiciem piłki spod nóg szarżujących Lubinian. Ale na 5 minut przed końcem cały stadion oszalał ze szczęścia. Radosław Kałużny dopadł piłki wybitej po raz kolejny z pola karnego Legii i z 25 metrów nie dał żadnych szans stołecznemu golkiperowi. Strzał był tak zaskakujący, że sam strzelec długo nie wierzył, że zdobył bramkę. Co zawodnik myśli, jak podbiega do piłki, znajdując się 25 metrów od bramki, w takiej sytuacji, jakiej znalazł się pan w tym meczu? Co myśli? No przede wszystkim, żeby piłkę dobrze uderzyć, żeby ona znalazła miejsce w siatce. No i myślę, że to jest dewiza na to, żeby... Bo już to była trzecia moja bramka taka ładna i myślę, że jeżeli jeszcze potrenuję, to będzie moja to dobrą domeną w polskiej lidze przynajmniej, żeby takie bramki strzelać. Po końcowym gwizdku było jasne, że nic już nie odbierze piłkarzom Zagłębia miejsca w Pucharze UEFA. Stąd olbrzymia radość kibiców i przede wszystkim głównego twórcy sukcesu Lubinian. Ten mecz był podsumowaniem naszej pracy wykonanej na boiskach polskiej ligi i myślę, że ten mecz udowodnił, że nie jesteśmy drużyną przypadkową, jesteśmy drużyną z charakterem, która potrafi walczyć, która potrafi stworzyć widowisko i w dzisiejszym spotkaniu myślę, że to żeśmy zaprezentowali. Ten hart ducha przy niekorzystnym rezultacie 1-0 spowodował, że wyprowadziliśmy na 2-1. Zagłębie po raz trzeci w historii zagra w europejskich pucharach i nic dziwnego, że radość w Lubinie była ogromna. Serdeczne gratulacje dla piłkarzy, trenerów, działaczy drużyny Zagłębia Lubin.